Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę. A w naszym studiu Marek Formela, szef Gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry, witam. Myśli pan, że to jest afera ekologiczna, czy przesadna nadwrażliwość mieszkańców i dziennikarzy w sprawie port-serwisu? Od wczoraj mówimy o tym, że tam są jakieś składowane toksyczne odpady z Ukrainy. I mówimy też o tym, że kieruje tą firmą były wicewojewoda pomorski Krzysztof Pusz. No z faktu, że kieruje były wicewojewoda, nie wyciągałbym negatywnych wniosków. Natomiast wydaje się, że ryzyko związane z odpadami zmusza nas wszystkich do większej staranności o nadzorowanie takich procesów gospodarczych, czy takich przedsięwzięć gospodarczych, i w tym zakresie byłoby lepiej, gdyby pełna informacja wcześniej była publicznie dostępna, więc odkrycie tego przez dziennikarzy jest jakimś elementem gdańskiego krajobrazu. No ale że w ogóle tutaj usuwamy takie toksyczne elementy, to jest nowa informacja w sumie. No to jest dość deprymujące, że stajemy się śmietnikiem Ukrainy i odbieramy z Ukrainy śmieci, których Ukraina nie może utylizować od siebie. No mam głębokie przekonanie, że choćby ze względu na doświadczenie i odpowiedzialność zdobytą na ważnych urzędach państwowych, firma zarządzana przez pana wicewojewodę Pusza stara się tych procedur, które są związane z obrotem takimi materiałami, przestrzegać. Trzyma pan kciuki za prezydenta Adamowicza i komunalną spółkę, żeby im się udało zarządzać... Spółkę, bo jest ich wiele. Proszę pana, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, która przejęła właśnie akcję Lechii Operator. Pytam o stadion oczywiście. Panie redaktor, jest w lepszej sytuacji, bo podatki, panie redaktor, nie będą ubezpieczały tego przedsięwzięcia. Natomiast wszyscy gdańszczanie w ten sposób przystąpili do długu, który został wygenerowany przez spółkę Lechia Operator, o której, jak wiadomo, wcześniej mówiono, że będzie wehikułem pomyślności przedsięwzięcia stadionowego. Miasto miało pozwolić na dalsze zadłużanie, na jeszcze większe długi i może na, nie wiem, co jeszcze? Miasto forsowało takie rozwiązanie, z którego wynikało, że Lechia Operator, spółka prywatna należąca do gdańskiej Lechii, czyli do wrocławskiego biznesmena, poradzi sobie doskonale i był to jeden z elementów kompozycji przygotowanej władze miasta. No nie udało się i teraz jest pytanie o skalę i zakres odpowiedzialności. Na razie wygląda na to, że tę odpowiedzialność miasto przejmuje na siebie, zatem przejmuje tę odpowiedzialność ponad 400 tysięcy mieszkańców Gdańska. Ja uważam, że jest to jakiś błąd w projektowaniu tego przedsięwzięcia. Że w ogóle nie było nas stać na ten stadion, że w ogóle nas nie było stać na taką hura optymistyczną prognozę. Rynek wielkich imprez, zwłaszcza imprez, które odbywają się na stadionach piłkarskich, jest doskonale znany i wiele było opinii, żeby stadion był mniejszy. Żeby mieć mistrzostwa, trzeba mieć stadion. Mistrzostwa tak najbardziej chce mieć UEFA i to UEFA jest gospodarzem tych mistrzostw. Taki fan sportu, ja jestem, ja uprawiam futbol, ale między uprawianiem futbolu i kopaniem piłki, a uprawianiem biznesu na kopaniu piłki jest olbrzymia przestrzeń. Taka. Ale to nie jest jednak ważne, że w Polsce jest tego typu impreza? To jest ważne, ale bardzo krótko to ma takie znaczenie. To przeminie razem z ostatnim kopnięciem piłki. To, co dla Gdańska jest dodatkową wartością, to są inwestycje infrastrukturalne, które pewnie były lepiej promowane w związku z tym, że wszyscy ulegliśmy takiej modzie i takiej religii, że futbol jest bardzo ważny, ważniejszy niż wiele, wiele innych wydarzeń. Także gdańszczanie troszkę skorzystają, ale też będą się borykać z problemami, które są z tym związane. A niektórzy obywatele zyskali bardzo, uczestniczący w tym projekcie, w nadzorowaniu tych projektów. A, pan do prezesa Trykowsko znowu, nie tylko, tak? Nie tylko. Tak, nie, nie, ja bardzo lubię, bardzo lubię ten system, który został w Gdańsku stworzony, że wybrani, a bliscy sercu urzędującego prezydenta urzędnicy obsadzają wszystkie możliwe rady nadzorcze. I z pewnym zdziwieniem przeczytałem, że na przykład w Białymstoku, którym rządzi też prezydent z Platformy Obywatelskiej, pan Truskolaski, takie praktyki są wykluczone. Nadzór jest delegowany na zewnętrznych audytorów i urzędnicy, nawet w randze wiceprezydenta, nie dorabiają sobie w miejskich spółkach i wydaje mi się, że ten sposób, powiedziałbym, protestanckiej powściągliwości można by implementować w Gdańsku. Pan w marcowym wywiadzie tutaj w Radiu Gdańsk chwalił prezydenta Adamowicza. Ja do dzisiaj nie mogłam w to uwierzyć. Ja rozumiem, że to mały wypadek był przy pracy. Nie, nie, nie. Ja proponuję przypomnieć kontekst. Uważałem do dzisiaj, że
w kontekście naszych doświadczeń wyborczych wspólnych w roku 2002 prezydent Adamowicz znacząco lepiej wypadł niż doświadczenie, które mieliśmy wspólnie i wiele z jego przedsięwzięć, zwłaszcza inwestycyjnych, godnych jest pochwały. One zmieniły oblicze Gdańska, ale nie oznacza to, że wrażliwość społeczna jest mocną stroną pana prezydenta. Panie przewodniczący, Lewica powinna być wdzięczna Platformie Obywatelskiej i PSL-owi, że to oni biorą na siebie ciężar i odium uchwalenia ustawy podwyższającej wiek emerytalny? Wdzięczność ta dotyczy także ruchu Janusza Palikota, albowiem ta koalicja jest trójczłonowa i zapis głosowań sejmowych nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości. Nie wiem, czy powinniśmy być wdzięczni. Powinniśmy być raczej zafrasowani tym, że w takim trybie uchwala się ustawę, która jest konstytucją dla właściwie całego społeczeństwa. A co do zasady podwyższenia wieku? To źle? No to nie jest, to jest propozycja arytmetyczna, która równie dobrze można by podnieść limit wieku upoważniający czy zmuszający do pracy do 76. Ale do pana przemawia sytuacja demograficzna ZUS-u i tak dalej, czy nie? Do mnie przemawia raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 99-2010. Raport ten nie zostawia złudzeń, że system stworzony głosami także Donalda Tuska w 98 roku jest systemem, który dewastuje solidaryzm społeczny i łącząc umowę pokoleniową z systemem kapitałowym dewastuje stosunki społeczne w Polsce. Mieliście szansę to zmienić, wy Lewica, no nie zmieniliście, więc nie mieliśmy tej szansy, dlatego że w latach 2002-2003 głównym problemem, głównym projektem były problemy budżetowe pozostawione przez rząd Akcji Wyborczej Solidarności i Unii Wolności oraz akcesja Polski do Unii Europejskiej. Ta akcesja odmieniła bieg spraw w Polsce i wielu politykom, także lokalnym, jak pan prezydent Paweł Adamowicz, ułatwia rządzenie i podejmowanie wielu przedsięwzięć. Będą się bić w Sejmie? Nie sądzę, ale nie wpuszczenie delegacji Solidarności, tak samo jak nie wpuszczono by delegacji OPZZ-u Jana Guza czy Piotra Dudy, jest pewnym nadużyciem władzy i źle pojmowaną rolą demokracji. A blokowanie Sejmu? Blokowanie Sejmu jest, to blokowanie było dość krótkotrwałe, bo raptem do godziny 18. Jeżeli odmawia się ludziom prawa do wysłuchania publicznego, wnioski takie zostały złożone i odrzucone. Jeżeli nie respektuje się uprawnień zawartych w Konstytucji dotyczących prawa obywateli do wyrażenia swojej opinii w referendum, a prawo to poparło ponad 2 miliony osób, które podpisało wniosek Solidarności i blisko 500 000 osób, które podpisały wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to przyzna pani, panie redaktor, że jest pewnego rodzaju dysonans w pojmowaniu demokracji w Polsce. No lepiej, żeby blokować Sejm niż blokować nam drogi. To takiego jestem zdania. Blokowanie Sejmu w istocie dotyczyło kilkudziesięciu posłów. Niektórzy czuli się bardziej tym dotknięci, inni mniej. A na euro powinny być protesty? Bo Polacy w badaniach wychodzi, że nie chcą protestu. Bo jak rozumiem, i tak obawiają się blokady swoich miast i jeszcze do tego protesty. To może być ciężko. Trudno. Nastąpiło niebezpieczne pęknięcie, zerwanie dialogu społecznego między rządzącymi i społeczeństwem. I to pęknięcie może implikować kolejne protesty. Te protesty mogą w jakiś sposób stać się częścią krajobrazu polskiego w czerwcu. A powinny być? Czy ci, którzy protestują, powinni sobie odpuścić, bo to nie jest czas na... A wydaje mi się, że wynoszenie, wracam do tego, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, wynoszenie futbolu do religii, która musi być pod szczególną ochroną, niekoniecznie jest słuszne i prawo do demonstrowania swoich poglądów jest prawem też niezbywalnym. A jak tam wyprowadzanie Lewicy w Gdańsku z marazmu wewnętrznego? Zakończyliśmy etap wyborczy. Partia się będzie teraz reorganizować. Mamy w planie zmianę struktury organizacyjnej. Zaczynamy się przyglądać temu, co proponują władze Gdańska w zakresie stref płatnego parkowania, przeprawy przez Wisłę, Wisłą-Ujściu.
jakby inną optykę przyjmiemy. Przyjmujemy optykę społeczną zamiast optyki politycznej. I co, będzie się blokować urząd? Bo radna to jest jedna nie z lewicy i tak chyba nie blisko was. No, radna z lewicy utrzymuje, że jest blisko nas, więc przyjmuje jej deklarację bardzo poważnie. Natomiast przygotowujemy, na ukończenie mamy projekt nowelizacji ustawy o bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów i będziemy chcieli do wszystkich posłów rozesłać swój projekt ograniczenia kadencji. Uważamy bowiem, a Gdańsk jest dobrym przykładem na to, że dynastyczne relacje niekoniecznie dobrze służą rozwojowi. Słupsk też jest takim przykładem, gdzie jest prezydent z lewicy? Nie ma znaczenia, czy jest to prezydent z lewicy, czy z prawicy. Generalnie uważamy, że demokracja wymaga rotacji, odświeżenia, zmiany ludzi, zmiany filozofii rządzenia, dopuszczania nowych ludzi, wymiany poglądów. Petryfikowania tych stosunków nie jest istotą demokracji. Czyli koniec Adamowicza i koniec Koblińskiego na tych urzędach. Uwłaszczanie się na urzędach, nawet w trybie demokratycznym, nie służy lokalnej demokracji. Przykładów takich, niezależnie od poglądów politycznych, czy to z prawicy, z Platformy, czy z SLD, dość w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Gościem Radia Gdańsk był dziś Marek Formela, szef Gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Jest za 9 minut 9. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow.